Jak grzech zapowiedział, tak też już teraz mogę przywitać i ugościć Chris Oxford Duo, proszę bardzo, jest razem z nami, witam cię gorąco. Witaj Sebastian, mogliemy się już przywitać, a nie? No, wiesz co, zaraz się tam zdezynfekujemy, się te wszystkie rzeczy zrobimy. A ja tak jakże ci obiecał, że jak ino te samoloty zaczną latać, to ja tu wsiadam i... Nie no, ja ci powiem, wszystko w porządku, nie, no, nie mogliście tego pora tydni wcześniej otworzyć tych granic, to by się tu z Martą też postał, a nie z Martą przez telefon, a z tobą by się już oglądać. Zaś musimy czekać. Nie, żartuję, oczywiście fajnie, że już jest razem z nami, to mnie bardzo cieszy, fajnie, że niebo jest otwarte, że możecie zaś nas odwiedzać w studiu, bo jednak ten kontakt, jak się widzimy bezpośrednio, jest zupełnie inny jak telefonicznie, nie, bo to tak brakuje chyba tego, nie? No na pewno, wiesz, ja też zawsze lubię w oczy godać niż przed jakieś kamery albo coś, teraz nie wiesz, czy ciebie jakaś, wiesz, inaczej o ciebie godają, albo tym bardziej, że tam szeszczało coś, wiesz, nie za bardzo. Ale dogadaliśmy się. Tak, no, najważniejsze, żebyśmy się dogadali. Słuchaj, pandemia trwa w najlepsze, nie widać i nie słychać tego, żeby wirus zwalniał, ale wy chyba nie zwalniacie, bo płyta jest, płyta się kręci. Koncertujecie już trochę? No właśnie, że nie. Jeszcze tak, jak to się go w domu koncertujemy, jakie tam mamy. Te małe imprezy już troszkę tam odmrozili, ale te duże imprezy, przynajmniej tam za granicą, są no, do końca października jeszcze. Czyli wy już wiecie, że do końca października na te duże imprezy, takie plenerowe, nie macie szansy? Przynajmniej do końca października. Jak nie, zaś nie przedłużą, nie? Tam też jest taka możliwość. Oby nie, bo już, no już jest troszkę za dużo, już mi jest trochę, wiesz... Czyli brakuje ci jednak tego kontaktu, brakuje mi bardzo. Z publicznością? Ja brakuje mi, słuchaj, no ja jestem wychowany, wiesz, na scenie, jak to się godo i to jest połowa mnie i już czekam, nie mogę się doczekać, żeby z publicznością tak... Wykorzystujecie ten czas, żeby coś tam stworzyć jeszcze nowego? Póki co jest ta płyta, fajnie, że cię znam, była wydana w tym roku, także koncentrujemy się raczej na tych utworach z tej płyty, bo jest zaplanowane jeszcze dwa nowe teledyski, także raczej zostaniemy, jeżeli chodzi o całkiem nowe utwory, to na razie. To na razie spoko. Na razie domysł. Chris Oxford Duo razem ze mną, razem z Państwem dzisiaj już za chwilę będę się go pytał o kowbojów, tych śląskich. A czemu? Zostańcie z nami, to się przekonacie. Fajnie, że cię znam. Wiem, że jesteś tam. Padło hasło Śląskie Kowboje, a czemu? Bo całkiem niedawno w tym studiu był razem ze mną Stach. No i Stachu stwierdził, że ten projekt zaś po leku zaczyna się kręcić, że jednak na te hołdy wyjedziecie, sprawdzicie, czy tam wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. Nowego konia trzeba załatwić na pewno. No i on mu to powiedział, że to nie jest takie... Ja mu powiedział, że to nie będzie takie proste i że szybko to nie nastąpi, bo wszystkie konie, jak słyszą, że wy we dwóch chcecie kręcić teledysk, składają, nie, my nie możemy, my mamy zajęte. Choćby schudli, wiesz, przy tej pandemii my teraz schudli, ale... No nie ma co na konia teraz skakiwać, tym bardziej, że go nie ma jeszcze. No jeżeli chodzi o te śląskie country, no to robimy to. Faktycznie mamy dwa kąski nagrane, które jeszcze nikt nie były puszczane. Mhm. Także weźmiemy się za to na pewno. My już tak obiecujemy, ale myślę, że początek następnego roku już jakieś teledy stworzymy. Bo te obiecanki już trochę czasu trwają. Ja wiem. Bo to się zaczęło wszystko. Sam się nie umiał doczekać. Także... Bo to się wszystko zaczęło tak dobrych 5 lat temu? 5 lat temu, no, że Stachu też się zawsze koncentrował na swoim projekcie, ja też na swoim, bo wiadomo, że już z Martą też ta współpraca jest od ponad 6 lat i koncentrowaliśmy się też, żeby jakoś płyta jak najszybciej wydać i też to się ciągło, aż w końcu w tym roku się udało zrealizować. Ale Śląskie Kowboje to też jest taki temat, który ludziom się podobał. Ludzie byli zaskoczeni pierwszymi waszymi takimi utworami country, które mogli usłyszeć, nie? Podobało się, no już my prezentowali ze Stachem na Oktoberfeście te kąski właśnie, nawet te nowe. W żadnych rozgłośniach, ale tam już na koncertach już my jakieś tam światełko wypuścili, także... No i widać było, że ludzie fajnie na to reagują, że jednak się podoba, bo są fajne śląskie teksty, jeszcze jak na country. My oba z gitarami, wiesz, huty na głowie i to się podoba. A zakładaliście coś takiego, bo Stacha, że o to nie zapytał, ale teraz mi to przyszło do głowy. Co jakby ten projekt bardziej chycił jak Oxford Duo i jak Stach? To co wtedy? Kunie i do Polski? No nie wiem, trzeba to jakoś pogodzić, no bo my sobie to wzięli tak jako żart kiedyś, wiesz, tam przy jakiejś imprezie my zaczęli gadać, się okazało, że Stachu lubi country, o, też lubię country, no to powiedz, co zrobimy, jedna, dwie, trzy,
Jakieś teledyski do tego powstały, no i już zasmakowało, nie? I ten, no i teraz to, żeby płyta wydać, to się to teraz zaś tak przeciągło. Tak godem. No bo Stachu, bo swoje, żeby to było. Nie, no jednak Oxford Duo zostać, słuchaj, no. Jak to się godoje. To takie się, twoje dziecko. Ja, to jest moje dziecko już od lat i. Ale nie wykluczasz tego, że Oxford Duo powiększy ten swój skład o takie rodzinne muzykowanie. Tego. Oxford Family albo co? No, Oxford Family. Okej. Okay. No bo moje bajtle też już wiesz. Grają. Już mnie? Coraz starsze. Tak, i mieli już okazję pojawić się z tatą na scenie. I w teledyskach, i na scenie. Już się pytają, no kiedy nagromy jakiś nowy utwór, bo utwór mój tato, który my już prezentowali, on już jest jakiś czas temu wydany, wiesz, no dzieci podrosły troszkę, a niektórzy, kurde, to jest niemożliwe, że to oni już tak podrośli. Także jest już taki plan, bo oni mnie kuszą, pójdź, tato, pojademy kiedyś, wiesz, i nagromy coś nowego zaśnie. No bo wiadomo, ta mutacja już się przeszło, ambicje już te głosiki troszkę, inne, ja, ambicje są, wiesz. Dobrze, słuchaj, to ja trzymam kciuki za ten projekt, ale o kolejny projekt i o kolejne muzyczne nowości już za chwilę też mojego gościa zapytam. Pomóc jak tobie ja i zawsze masz dla mnie czas. W potrzebie przyjaźń, co łączy nas, niechaj trwa. Jak ktoś z was dopiero teraz włączył telewizor, to Chris, Oxford Duo, jest razem ze mną. Dzisiaj połowa tego duetu. I tak sobie glachomy o nowościach by chciał, bo płyta jest. No i nowsza płyta, ciepło, gorko, grano, troszkę przyhamowano przez pandemię, no bo nie szło promocyjnie zagrać koncertów, pokazać się z tą płytą, ale wiemy, że szlagier Fajnie, że cię znam, to taki szlagier, który na radiowych listach przebojów czy u nas bardzo dobrze se radzi. No ja się też bardzo cieszę z tego powodu, że tak akurat se radzi. Bo jest troszkę przyspieszony, wiesz, fajnie podnóżka, się tańczy go, fajnie, że cię znam, fajny tytuł, także godą, że płyta też taki ma tytuł, że można fajnie go komuś podarować. Także może my trafili akurat z tym tytułem. Ale powiedz mi, czy ty se zdobył sprawa z tego, jak żeś słyszał pierwszy raz z Martą ten numer, to będzie, kurde, to będzie fajny hicior. Powiem ci szczerze, że ja se zdobył z tego sprawa, że to może być fajny utworek, ale Marta raczej nie wierzyła w niego. Nie wierzyła. Na początku nie, że nie umiała się przekonać do tego utworu, ale teraz coraz więcej, jak już gromy go na koncertach, Kaśtyno, to już teraz godo, że jednak miałeś rację, jednak fajny utworek i już się przyzwyczaiła do tego. Także... Fajnie, że cię znam. U nas bardzo często wraca na fotel lidera, siedzi przez pora tygodni, potem zaś slatuje, ale zaś wraca i slatuje, wraca. Ale wiem, że w zanadrzu już masz jakąś nowość. Mam nowość, no tym razem, bo też mamy pora kąsków po śląsku na tej płycie. No i teraz tak kulinarnie zrobiliśmy fajny teledysk o pizzy. O pizzy? Ja, pizza. Ale fajny, po śląsku? Ja ze śląskim fajnym tekstem, no wiadomo, że... Z Krupniokiem. Że nie ino, wiesz, nie ino trzeba jeść ten żur i wodzionka na beztydzień, nie, ja to właśnie o tym śpiewam. Kluski rolady na niedzielę, no ale też se idzie na ogródku fajną pizzę zrobić. No i o tam, wiesz, tam jako kucharz jakiś tam pizzy, rozumiesz, robię przepis, tam robię ta pizza, byle co tam mieszą i... Powiem ci, że nawet była jadalna i to nie jest żadna bajka, ale upiekli ją i zjedli i nawet smakowała, także ale to jest tako, polecam ten przepis. To jest tako z grilla robiono, czy tako z pieca? No taki otwarty taki piec, na ogniu, wiesz? Na ogniu. Także, no. No to moi drodzy Państwo, jakbyście nie mieli dobrego przepisu na pizzę, to w 3,5 minuty będziecie mogli ją sobie zrobić, słuchając tego teledysku. Z tego co wiem, to we wrześniu będziecie mogli go u nas zobaczyć. Bardzo ci dziękuję za to, że odwiedziłeś nasze studio, żeś był razem ze mną. Na te nowości czekam, a przy kolejnym razie tutaj do Polski, no oczywiście drzwi do studia otwarte, zapraszam gorąco. Ja się też bardzo cieszę, że w końcu my się spotkali tak, że kobiecą, także dziękuję bardzo za wszystko, za zaproszenie i do następnego razu. Tradycyjny uścisk dłoni, moi drodzy Państwo, moim i Waszym gościem był Chris, Oxford Duo. Proszę bardzo. Wicher w nocy mocno szarpnął pierwszy raz. Gdy otwierał dla mnie nowy wielki świat, pomyślałaś wtedy serce ciche jest. Dotyk twój sprawił, że zabiło we mnie mocniej też. Zabraknie kwiatów, róż i bzu, nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie mam.
tylko tobie dam. Zabraknie kwiatów, ruszli psu. Nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram. Gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zawsze będę widział twoją smutną twarz, gdy ruszyłem dalej, gdy mnie wołał świat. Powiedziałaś wtedy, szukaj swoich dróg. Mądrość twa sprawia, że ja płynę dzisiaj tam, gdzie chcę. Zabraknie kwiatów, róż i bzu. Nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram. Gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zabraknie kwiatów, róż i bzu. Nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram. Gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Dzisiaj już nie pytam, dzisiaj już to wiem, że ty jesteś, mamo, zawsze blisko mnie. Pokochałaś wtedy, gdy zaszumiał wiatr. Miłość twa sprawia, że dla ciebie zawsze śpiewać chcę. Zabraknie kwiatów, róż i bzu. Nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram. Gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Zabraknie kwiatów, róż i bzu. Nie ma takich pięknych, czułych słów. Dla ciebie, mamo, nieba gram. Gwiazdkę z nieba tylko tobie dam. Nie, proszę bardzo, jak to się wszystko ładnie poukładało, moi roztomili Ciechocinek, Niemcy za sprawą Chrisa, Marsala, proszę bardzo, te piękne takie widoki, a teraz na piękny nasz Śląsk wracamy, bo na łączach finał listy szlagierowo LSS ze Śląska, czyli Radio Fest. Witam wszystkich widzów telewizji NTL i listy śląskich szlagierów, a u nas podsumowanie tego, co wydarzyło się w notowaniu 92. listy śląskich szlagierów na antenie Radia Fest. Marcin Janota, witam. Na 10. Damian Cholecki, Granica. Na 9. Paweł Sobota i Witamina, Nie zakładaj lato. W 92. notowaniu na miejscu 8. Frela Blue, Nimom co Łoblec. Na miejscu 7. Stach Rejs, a na miejscu 6. Adam Herz, Klaskowiaczek. Miejsce 5. to Zbyszek Lemański, Nawet we śnie o tobie marzę. Na miejscu 4. Arkadia Band, Zaś będzie weekend, a na miejscu 3. Jacek Silski, Przytul mnie. Miejsce 2. to Paweł Silksteiner, Wrócisz, wrócisz, i na miejscu 1. po raz kolejny na tej pozycji Magda, Miłość najpiękniejsza. Bardzo gorąco pozdrawiamy ze Śląska wszystkich widzów telewizji NTL, oczywiście listy śląskich szlagierów, i mówimy do usłyszenia. Notowanie ze Śląska i Radio Fest przedstawił nam oczywiście Marcin Janota. A w finale Radia Fest na fotelu lidera zasiada Magda ze szlagierem Miłość najpiękniejszy dar. Bo miłość to najpiękniejszy dar, który możemy sobie dać. Zły sen, zły czas, wielki lęk objął nas, ale wiem, że zaczniemy znowu żyć. I ty, i ja.
przepędzimy falę zła, żeby znów tak jak dawniej sobą być. Nasz świat jest kruchy jak ze szkła, nasz dom kropelka światła pośród gwiazd. Nasz świat wciąż tyle dla nas ma, na pewno jeszcze raz nam szansę da. To los dał znak, nie da się dłużej tak z prawdy kpić, oszukiwać, ślepcem być. I ja, i ty wiemy, że czarne dni pójdą precz i powrócą dobre sny. Nasz świat jest kruchy jak ze szkła, nasz dom kropelka światła pośród gwiazd. Nasz świat wciąż tyle dla nas ma, na pewno jeszcze raz nam szansę. Czas i pora na dużo dawka humoru, moi roztomili, czyli szlagierowo-koncertowo z humorem. A dzisiaj w kolejnej naszej odsłonie pojawi się on, a on to Krzysztof Respondek z Kabaretu Rak. Koniec kryzysu. A propos, w tym roku jest 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejne referendum. Komu się powodzi lepiej niż kiedyś? Ręka do góry. Kto jest za Unią? Lepiej tego nie pokazujcie. Ludzie, jak nie ma lepiej? Przecież dzięki Unii i ona moim osiedlu mam kanalizacja. My dzięki Unii wyszli z szamba. Piękne boiska, piękne drogi, nie wymawiając lepsze jak w Niemcach. Tylko a propos tych dróg, czemu one są takie drogie? No, widzę, pan już jeździ po autobanach, nie? Że pana już się zastanawiał, czemu te drogi są takie drogie? Wie pan dlaczego? To nie ten beton, nie tamten asfalt. Się okazuje, że te normy unijne, te ekolodzy wymyślili, że te ekrany, te dźwiękochłonne, co to są przy tych drogach, nie? Te wysokie na 6 metrów, co to normalnie w Europie, na świecie, one są tam, gdzie ludzie mieszkają, gdzie domy są, to u nas to ciągną nawet przez lasy. Tak lasy wyciszyli, że w październiku w sen zimowy poszły spać jelenie. Teraz będzie na wiosnę akcja, będą ekologii sarny in vitro zapładniać. Tak. A jedźcie się dalej, popatrzcie się na autostradę. Jak te mosty pobudowali, takie mosty, takie, ale nie dla ludzi tam, takie te, co są takie wielkie, szerokie, granitowe, a na wierchu trowa. To są mosty dla żab. Tak, bo Unia stwierdziła, że żaby mają w Polsce sklepy, żabki, i że my im jeszcze musimy teraz mosty wybudować. I się jada, to ma cztery, co chwila, most dla żab, most dla żab, most dla żab. Ja nie godzę, niech żaby mają mosty. Ale czemu kosz do żaba ma mieć swój? A to zobaczycie, jak się te ślimoki kapną, że żaby już mają mosty. Zobaczycie, jeszcze będziemy ślimokom kładki budować. A potem glizdy wyjdą z ziemi. A my, jak na drugą stronę autostradki,
Jeszcze będziemy gliz do metro kopać. I potem kilometr takiej autostrady w Polsce jest droższy jak w Kuwejcie pod oceanem. Jak w Macedonii przez skały, te tunele. A potem muszą wszędzie fotoradary stawiać, żeby to utrzymać. Przecież w tym kraju już jest tyle fotoradarów, że fotoradar fotoradarowi robi zdjęcie. No, a co? Z mojego miasta, proszę panią, pielgrzymka do Częstochowy kiedyś szła jeden dzień, teraz przez te fotoradary idą 3 dni. A niech pani się zobaczy, te ptoki biedne, co lecą ze Syberii na zachód, na zima. To one lecą, a nad Polską przez te fotoradary lądują i idą piechty. Ekolodzy. Ekolodzy, jak o to słyszę, to są ci, co wiedzą, jakie będzie stężenie dwutlenku węgla za 50 lat na Antarktydzie, a oni nie wiedzą, jaka będzie pogoda pojutrze. No był taki słynny, kuriozalny przykład, mecz na Narodowym w Warszawie Polska-Anglia. Pamiętacie, co się ten kabriolet za 2 miliardy nie zamknął, bo pogody nie przewidzieli. Zalało ten stadion, kałuża wody, godą do żony. Zobacz się, stadion żabą wybudowali. A w ogóle pierwsze pytanie. Po co było przenosić Narodowy ze Śląska do Warszawy? Jak Narodowy był na Śląskim w Chorzowie, proszę panią. Wprawdzie kibice byli zalani, ale stadion zawsze suchy. Teraz Narodowy w Warszawie, kibice trzeźwi, stadion zalany. I się śmiałem w internecie, żeby tam ryż posadzić, to Chińczyki kupią. No tak, bo teraz macie wszystko chińskie. Teraz co drugo zabawka na świecie robiono w Chinach. Co drugo wiertarka na świecie robiono w Chinach. Co drugie dziecko na świecie też. Tylko czemu chińska wiertarka się psuje po 1,5 roku, a chińskie truskawki po 2 latach? Czemu tu się te ekologie nie biorą? Co my jemy, nie? A co my już jemy? Ludzie, co to idzie, to my jeszcze jak my, a w Niemcach już jest 60 rodzajów wędlin, wszystkie smakują tak samo. Jabłko kupicie, one smakuje jak gruszka. I to w Polsce za chwilę będzie to samo. To są te normy. Pójdziecie do masaża, powiecie normalnie kilo krupniakowa, ona się was zapyta, z jaką grupą krwi. To są te normy. Co my nie jemy? Przecież my byli z kabaretem w Ameryce. Boże, a propos, to ten Ameryce to już jest taki kryzys, bo to program o kryzysie, że tam jak facet idzie do bankomatu i wkłada karta, wbije ten PIN, to bankomat wyświetla pożycz 5 dych do poniedziałku. Ale to tam jeszcze idzie przeżyć, ale co oni jedzą? Jo Cezaro pierwszego dnia kupił w McDonaldzie hamburgera. Drugiego mi dali za darmo gratis. To ten darmowy mi tam wleciał między siedzenie, przecież 2 nie zjem, bo te hamburgery takie. To mi tam wleciał między siedzenie, jego po 2 miesiącach z not. On jeszcze był dobry. Mało tego, on jeszcze był ciepły. Co oni tam jedzą? I to wszystko przyjdzie do nas. To jest te GMO. Kwadratowe arbuzy, bo się lepiej do lodówki mieszczą. Tak, lilowe pomidory, bo w nocy świecą, nie musicie światła oświecać. To przyjdzie, spokojnie. Kurde, co to jest? To jest tak, na Śląsku się kupiły te kobiety, te nasiona modyfikowane genetycznie. Posadziły to na grządki, to w lipcu wyrosło ta jedna woło, ta druga. Hej dla pudzino, co mnie wyrosło, co? Takie pomidory! A ta druga go do Mariko, a mnie taki ogórek. A trzecio tak o przygłucho się z okna wychylo. Baby, kaj ten hop, Mieszko!